Grunt na medal to tytuł, który otrzymał samorząd Kolna za przygotowanie około 4 hektarów terenów inwestycyjnych. Wyróżnienie zostało przyznane w 5. edycji konkursu przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Nagroda za najlepszy teren inwestycyjny w województwie podlaskim to nie tylko dyplom i statuetka. Tereny inwestycyjne w Kolnie zostaną włączone do działań promocyjnych prowadzonych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Zostaliśmy wyróżnieni w 5. edycji konkursu Grunt na medal organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz urzędy marszałkowskie w kraju. Zostaliśmy zwycięzcą w województwie w tym plebiscycie. To daje nam określone wymierne efekty, ponieważ mamy bardzo dobre możliwości promocji naszych terenów. Promować będzie nas Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a więc będziemy mieli zapewnioną promocję naszych terenów zarówno w województwie podlaskim w kraju, a także za granicą. Będzie wykonana analiza możliwości biznesowych miasta Kolno i to na pewno spowoduje jeszcze większe dotarcie do przedsiębiorców, którzy szukają gruntów. Na pewno nie mamy łatwo, bo są takie grunty już w Białymstoku, są w dużych miastach. Takich gruntów jest już naprawdę bardzo dużo w Polsce, ale oprócz zalet tych wielkich aglomeracji, które mają, my mamy również swoje zalety, bo coraz częściej pracodawcy pytają o możliwości rekreacji po pracy pracowników, o tym, jak długo dojeżdża się do pracy. I te atuty my mamy na wysokim poziomie, bo mamy naprawdę bardzo dobrze rozwiniętą bazę sportową. Mamy basen, mamy 3 sale sportowe, w tym jedna hala pełnowymiarowa. Mamy naprawdę wiele, wiele takich sprzyjających rozwojowi biznesu instytucji, bo w tej chwili, tak jak wspominałem, biznesmeni czy przedsiębiorcy również patrzą na ten element, czyli jak mogą wypoczywać ludzie po pracy, jak długo dojeżdżają do swoich zakładów. To jest na pewno nasz plus. Plusem jeszcze naszym jest na pewno możliwość kształcenia kadry, bo mamy zespół szkół technicznych zarządzany przez powiat, który jest bardzo mobilny. Możemy zmieniać zakres kształcenia. Naprawdę ta szkoła jest na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o kształcenie techniczne. Jest naprawdę porządny park maszynowy, na którym młodzież może nauczyć się na obrabiarkach wysokiej jakości pracy. W związku z tym oferujemy naprawdę sporo. Mamy jeszcze bardzo dużo osób, które pracowały w branży krawieckiej, bo w Kolnie działało wiele zakładów krawieckich, które częściowo poupadały w minionym okresie czasu, ale ludzie pozostali. Mamy również bardzo dużo młodzieży, która się kształci i która niestety po ukończeniu szkół ma problemy z znalezieniem pracy. To są na pewno nasze atuty. Grunt na medal to część terenów inwestycyjnych przygotowanych przy wsparciu funduszy unijnych. Cały park to 12 hektarów, natomiast w tej chwili sprzedanych jest około 3 hektarów, na których powstaną 4 nowe przedsiębiorstwa, czy 4 nowe zakłady, bo może nie o przedsiębiorstwach tu będziemy mówili, ale już w tej chwili pracuje na parku około 20 osób, co jest naprawdę w porównaniu do wielkości miasta efektem niezłym. Jesteśmy bardzo wysoko w rankingach z tego powodu oceniani. Natomiast na tych całych 3 hektarach, które zostały sprzedane, przewidujemy zatrudnienie od 45 do 50 osób. To też już jest wymierny efekt. I ja powiem w ten sposób, że czasami takie mniejsze przedsiębiorstwa są bardziej stabilne, są bardziej rozwojowe, bo widzimy, co się dzieje w przypadku, kiedy powstaje jeden zakład. W przypadku zachwiania na rynku koniunktury jakiejś gospodarczej, redukcje w tych dużych zakładach są olbrzymie, a czasami nawet zamykane są niektóre filie zakładów. W związku z tym myślę, że ten kierunek, który my przyjęliśmy, jeżeli chodzi o zagospodarowanie parku inwestycyjnego w Kolnie, czyli oferowanie również dla lokalnych przedsiębiorców działek, jest dobry, bo przynosi nam efekty. Mam oczywiście nadzieję i byłbym bardzo zadowolony, żeby oprócz tych wyróżnień, które otrzymujemy, bo te wyróżnienia są za jakość gruntu, za promocję gruntu,
za właśnie przedstawianie ofert, które cały czas czynimy, to mam nadzieję, że ten przedsiębiorca w okresie tych 2 lat znajdzie się, ten inwestor taki dla nas kluczowy, strategiczny. Ja oczywiście nie mówię tu o inwestorze, który zatrudni 1000 czy 500 ludzi, ale myślę, że ten grunt, który zaoferowaliśmy, czyli działka o powierzchni 3,7 hektarach, jest w stanie zachęcić przedsiębiorcę, który uruchomi tu produkcję czy jakieś usługi i zatrudni ponad 50 osób. O takim przedsiębiorcy myślimy. Mamy przygotowane naprawdę bardzo korzystne pakiety zniżek podatkowych dla takich przedsiębiorców. No, zachęcamy wszystkich, którzy interesują się biznesem, do lokalizacji tego biznesu w Kolnie. Kolno jest naprawdę bardzo przyjemnym miastem dla przedsiębiorców. Mamy pełną obsługę, mamy punkt obsługi inwestora w Urzędzie Miasta i wszelkie formalności związane z procedurami ludzie z tego punktu dla przedsiębiorców załatwiają. Także bardzo serdecznie zachęcam wszystkich przedsiębiorców do przyjazdu do Kolna, zobaczenia naszych terenów, przeanalizowania naszych propozycji. Do udziału w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych zgłoszonych zostało 300 terenów inwestycyjnych z całego kraju.